Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Dywagując na temat predyspozycji do uprawiania sportów, przy czym w naszej społeczności będą to dyscypliny siłowe i sylwetkowe, pewnym kluczem jest termin genetyka. Rozbijając go na czynniki pierwsze, by wymienić wszystkie jego składowe, większość z nas zaczęłaby pewnie od zwrócenia uwagi na budowę ramy kostnej. Osoby o przysłowiowo grubszych kościach łatwiej budują masę mięśniową, a jeśli przy tym mają też wąskie biodra, wyglądają z natury bardzo atletycznie. Są też pewne konkretne geny odpowiadające za budowę włókien mięśniowych i w ten sposób definiujące nasze możliwości w kontekście hipertrofii. Mam tu na myśli słynny gen sprintera ACTN3, czy też deficyty w produkcji miostatyny. Genetyka to również hormony. Dla wyników w sportach, zwłaszcza siłowych, istotny jest balans hormonów anabolicznych. I o ile większość z nas z miejsca byłaby w stanie wymienić wspomniane przed chwilą czynniki, to w rzeczywistości lista ta jest znacznie dłuższa. Bo na przykład dla zawodowców ważna jest też odpowiedź organizmu na środki dopingujące. Chodzi mi o reakcję na poszczególne dawki i środki oraz o tolerancję na nie. Topowi kulturyści Mister Olympia nie tylko reagują mocniej na większość leków, ale też słabiej odczuwają skutki uboczne. Natomiast niezależnie czy jesteś amatorem czy zawodnikiem, istnieje jeszcze jeden czynnik genetyczny, który będzie decydować o Twoich efektach. W mojej ocenie, pomimo bycia najważniejszym, jest przy tym najbardziej ignorowany. Mowa tu o psychice. Podam teraz dwa proste przykłady i na ich podstawie zadajmy sobie pytanie, kto tak naprawdę będzie mieć lepszą genetykę pod sporty siłowe. Czy będzie to osoba o naturalnie dużej budowie i dobrych proporcjach, ale też regularnie imprezująca ze skłonnościami do uzależnień, czy też niska i drobna, ale cechująca się ponadprzeciętną wytrwałością i silną wolą? Psychika jest czynnikiem niesamowicie złożonym. W kontekście ćwiczeń odpowiadać będzie choćby za to, dlaczego to ta konkretna dyscyplina jest Twoją ulubioną, ile satysfakcji sprawiają Ci poszczególne sesje treningowe oraz jak bardzo jesteś do nich zmotywowany. Ujmuje dyscyplinę tak w perspektywie osiągania długofalowych celów treningowych, jak i poszczególnych sesji. Czy naturalnie przychodzi ci odpuszczanie treningu w przypadku np. niesprzyjających warunków, czy też może za wszelką cenę będziesz szukać opcji na jego wykonanie. Również za to, jaką wykazujesz względem treningów sumienność, oraz jak bardzo jesteś przy tym cierpliwy. W Stanach Zjednoczonych aż 39% ogólnej populacji posiada opłacony karnet do klubu fitness. Natomiast blisko 80% w ogóle z niego nie korzysta. A średni okres, w którym przeciętny Amerykanin jest w stanie otrzymać regularność ćwiczeń, to całe 24 tygodnie. W naszej społeczności są to liczby wręcz śmieszne. Natomiast nawet w świecie osób trenujących z dużym stażem, większość ludzi ćwiczy cyklicznie. Przestają trenować chwilę po osiągnięciu Platon, czyli po około 2-3 latach. Tempo przyrostów drastycznie zwalnia, przez to nie są w stanie stymulować mózgu pochodzącą z tego źródła dopaminą, a sam trening zaczyna wymagać szczegółowego planowania. Wówczas najłatwiej wpaść w pułapkę odpuszczenia treningów na dłuższy czas. Przerwy potrafią ciągnąć się miesiącami, po czym osoba taka wraca na siłownię w celu odbudowania formy. Ze względu na swoją wrażliwość na zmienne środowiskowe, psychika jest dość unikatowym elementem genetyki, bo jeśli chodzi np. o wzrost, szerokość bioder czy budowę stawów, jesteśmy praktycznie pozbawieni możliwości ingerowania w nie. Dbanie o poziom hormonów ograniczać można w zasadzie do prowadzenia zdrowego trybu życia i jakościowej diety. W przypadku psychiki, pomimo że urodziliśmy się z pewnymi predyspozycjami, równowagą chemiczną i budową mózgu, to ten pozostaje strukturą bardzo plastyczną. Ujmując to w znacznym uproszczeniu, możemy potraktować go trochę jak same mięśnie i po prostu trenować. Możliwości są niemal nieograniczone, bo nawet jeśli wydawać by się mogło, że część z nas z przysłowiowym charakterem czy silną psychiką już się urodziła, to małymi krokami wszyscy jesteśmy w stanie ten parametr istotnie poprawić. Odpowiednimi ćwiczeniami możemy istotnie poprawić zdolności kognitywne i poznawcze, wyrabiać nowe nawyki, utrwalać je, a nawet nauczyć mózg czerpania z nich satysfakcji. Wynika to z tak zwanej neuroplastyczności mózgu. Chodzi o jego zdolność do ciągłych zmian w jego organizacji strukturalnej i funkcjonalnej w sposób pozwalający na adaptację do nowych zadań i warunków. Angażowanie do pracy konkretnych struktur mózgowych powoduje powolne, acz fizyczne zmiany w ich budowie. Ogromnym plusem jest fakt, że powstałe zmiany nie będą ograniczać się do wykonywania tylko jednej konkretnej aktywności. Jeśli przykładowo zawsze miałeś problemy z utrzymywaniem dyscypliny, to jeśli nauczysz się bycia regu regularnym na siłowni, łatwiej będzie Ci ją osiągnąć też poza nią. To ten fakt mamy zazwyczaj na myśli mówiąc, że sport uczy wytrwałości czy charakteru. Dlatego też na pewnym poziomie różne ścieżki samorozwoju przecinają się z kulturystyką i stylem życia, który reprezentujemy. Bo dbałość o ciało jest nieodłącznym elementem dbania o dobrostan psychiczny i odwrotnie. Na poziom Twojego samopoczucia i motywacji wpływa również to co jesz. Dlatego układając dietę warto podejść do tego nieco bardziej holistycznie i zamiast skupiać się na samych kaloriach i makro, powinniśmy też zadbać o równowagę witamin, minerałów i flory jelit, bo między innymi w jelitach wytwarzana jest serotonina. Obok dopaminy to jeden z neuroprzekaźników znanych szerzej jako hormony szczęścia. Odpowiadają one za samopoczucie, odczuwanie zadowolenia i motywację. Jak czytamy, niemal 90% serotoniny powstaje za sprawą zasiedlających nasze jelita bakterii, które to komunikują się z mózgiem poprzez tzw. nerw błędny. Reszta serotoniny oraz dopamina produkowane są przez wyspecjalizowane komórki w pniu mózgu i innych obszarach ośrodkowego układu nerwowego. Dzięki równowadze serotoninowej masz ochotę iść na trening. Nie boisz się potencjalnych trudności dnia codziennego, które w innym przypadku mogłyby przyćmić potrzebę ćwiczeń. Bez problemu trzymasz się planu, nie odpuszczasz sesji, ćwiczysz dla siebie. Nie dźwigasz ego, ale zawsze dajesz z siebie 110%. Natomiast za rozpierającą Cię dumę po serii wyciskania leżąc z dużym ciężarem odpowiada dopamina. Ta satysfakcja, kiedy widzisz swoje ciało na pompie, to również zasługa dopaminy. I kiedy po wyjściu z szatni mijasz tą dziewczynę, do której od dwóch miesięcy planujesz zagadać, to też dopamina. Dopamina jest głównym neuroprzekaźnikiem zaangażowanym w system nagradzania. Kiedy angażujemy się w zachowanie, które mózg postrzega jako przyjemne, takie jak na przykład interakcje z płcią przeciwną czy jedzenie, wydziela się dopamina. Mając tą wiedzę, możesz ją wykorzystać na przykład by polubić te sesje treningowe, z którymi masz największy problem. Dzięki dodaniu do treningu elementów, które zostaną odebrane przez Twój mózg jako nagroda, zmienisz funkcjonujące z nim do tej pory skojarzenia. Zabójcą dla poziomu obydwu hormonów szczęścia są tłuszcze trans i cukier. Tłuszcze trans, a konkretnie nienasycone kwasy tłuszczowe typu trans, to izomery powstałe w wyniku utwardzania olejów roślinnych. Wykorzystywane są głównie do uzyskania odpowiedniej, to jest stałej, konsystencji produktu. Same oleje roślinne są zdrowe, natomiast proces chemiczny ich utwardzania zmienia ich właściwości. Mam świadomość, że na ogół unikacie tego typu produktów i że jeśli nawet trafiają do waszego menu, to sporadycznie w postaci okazjonalnych kepsów. Pojedynczymi wpadkami polecam się nie przejmować, bo, zwłaszcza jeśli te jedzone były w dobrym towarzystwie, to przynoszą więcej korzyści niż strat. Natomiast zdarza się, że producenci maskują ich zawartość w swoich produktach, które z pozoru wydają się czyste. Dlatego, kiedy sięgasz po nowości, to polecam przeszukać skład pod kątem formułek typu częściowo uwodornione tłuszcze roślinne lub częściowo utwardzone tłuszcze roślinne. Najłatwiej naciąć się na nie, sięgając po różnego rodzaju sery i nabiał. Natomiast umysł to nie tylko samokontrola i modulowanie naszego nastroju, czy też motywacji. Niezależnie od genetyki i tego, co przez to rozumiemy, nasz mózg sam w sobie jest w stanie zadziałać jak fizyczne obciążenie oraz ciężkie serie do upadku wszystkich mięśni ciała. Natomiast w tym przypadku obejdzie się nawet bez zakwasów i samego wykonywania ćwiczeń w sensie dosłownym. Takim oto pokrętnym tłumaczeniem chciałem Was przygotować na jedno z najbardziej odkrywczych stwierdzeń w historii całego kanału stalowy szok. Jesteście gotowi! Twój mózg potrafi samodzielnie zwiększyć Twoją siłę poprzez wizualizację. Można by tu zażartować, że modne ostatnio w kobiecych odmętach social mediów manifestacje są prawdziwe, przynajmniej jeżeli dana osoba wyobraża sobie zwiększenie wyników. I jakkolwiek kuriozalnie by to nie brzmiało, już spieszę z przedstawieniem dowodów. Do badania zorganizowanego przez Cleveland Clinic Foundation z Ohio zaangażowano 30 dorosłych i zdrowych uczestników w wieku od 18 do 35 lat bez dotychczasowego doświadczenia w sportach siłowych, których następnie przydzielono do trzech osobnych grup badawczych. Badanie to sprawdzało wpływ wyobraźni na siłę mięśni. Grupa numer 1 przez 5 dni w tygodniu po 15 minut dziennie miała wyobrażać sobie ćwiczenie najmniejszego palca dłoni. Taki oto plan treningowy realizowany był na przestrzeni 6 tygodni. Grupa numer 2 miała wykonywać podobny, w cudzysłowie, plan treningowy, natomiast ich ćwiczoną za pomocą wyobraźni partią były bicepsy. Forma ćwiczeń wyobraźni miała być o tyle wysoka, że mieli wyobrażać sobie pełny wyprost w łokciu. Następnie, jak ich przedramiona, z pełną siłą pchają ciężar w górę. Niektórzy wyobrażali sobie podnoszenie ciężkiego stołu. W taki sposób, w cudzysłowie, ćwicząc, dostawali też komendy głosowe, które swoją drogą okazały się być bardzo. Bardzo skutecznym narzędziem. Z jednej strony motywowały, a z drugiej pozwalały biorącym udział w badaniu osobom lepiej wyobrażać sobie trening. Grupa nr 3 była grupą kontrolną, tej pozwolono się obijać. Badano sygnały nerwowe przesyłane do kończyn, oraz ich intensywność. Wykazano, że już sama myśl o ćwiczeniach była wystarczająco mocnym bodźcem do podniesienia niektórych parametrów, takich jak np. napięcie mięśniowe czy przyspieszenie skurczów serca. Zmiany parametrów okazywały się mocniejsze, zwłaszcza w odpowiedzi na komunikaty werbalne. Wyniki badań są o tyle zaskakujące, że zmieniają poniekąd wydźwięk jednego z moich ostatnich materiałów na temat wykonywania jednej serii na tydzień. Grupa pierwsza ćwicząca mięśnie najmniejszego palca dłoni zwiększyła jego siłę aż o 53%, natomiast grupa druga, która ćwiczyła w głowie swoje bicepsy, zwiększyła ich siłę o całe 13,4%. Fajny wynik jak na fizyczne 0 serii na tydzień. Czy w takim razie wyobraźnia jest kluczem do lepszych wyników? O ile podobnych badań w szerszym spektrum na osobach wytrenowanych nie podjął się dotąd żaden uniwersytet, to mamy pewne źródła historyczne, w których poruszano kwestie wizualizacji pracy mięśni oraz ich lepszej hipertrofii. Zacytuję tu samego Arnolda Schwarzeneggera. Kiedy podczas wykonywania ćwiczenia skoncentrujesz się i wyobrazisz sobie to, jak Twój mięsień rośnie oraz jak dosłownie rozkazujesz mu rosnąć, to efekty ćwiczenia przyjdą szybciej. Wyimaginowany obraz tego, jak chcesz wyglądać i jaki cel chcesz osiągnąć za pomocą ćwiczenia, może w znaczny sposób pomóc Ci, przyspieszając jego osiągnięcie. Za każdym razem podczas ćwiczeń skupiałem się na tym, żeby wyobrażać sobie te cele. Każde powtórzenie każdej serii było wykonywane w pełnej koncentracji na tym. Wizualizowałem sobie przy każdym ćwiczeniu i kończyłem każde powtórzenie i serię, myśląc, że przybliżają mnie do celu. Kiedy ludzie widzą mnie wykonującego uginanie na biceps z zamkniętymi oczyma, Myślę, że koncentruję się na ćwiczeniu. Tymczasem tak naprawdę myślę o mięśniu wielkości góry, gigantycznym bicepsie na 30 cali. To rodzaj samohipnozy, która sprawia, że funkcjonowanie mojego mięśnia wykracza poza racjonalne myślenie. W obliczu odkrycia badaczy z Cleveland słowa Arnolda nabierają innego znaczenia. Arnold był osobą o bardzo luźnym podejściu, odbierano go jako zakochanego w ciężarach ekscentryka. Sądzono, że wypowiada się nieco retorycznie, pół żartem, pół serio. Tymczasem okazuje się, że jego wskazówki na temat wyobraźni mogły być wypowiadane z całkowitą powagą. Ale Arnold nie był jedyny. Na temat teorii techniki wizualizacji według Karla Gustawa Junga sporo czytał inny legendarny kulturysta Frank Zane, który dla przypomnienia był pionierem przy wykorzystywaniu nieznanych dotychczas metod na poprawianie sylwetki. Jung jest jednym z ojców nauki, jaką jest psychologia, a Zane miał w środowisku pseudonim chemik, a nawet nazywano go naukowcem. Po porażce na Mister Olympia 1976, kiedy tytuł zgarnął Franco Columbu, Zane zadedykował cały rok 77 na ciężkie przygotowania pod zwycięstwo. Zane zaczął wyobrażać sobie to zwycięstwo oraz siebie w najlepszej formie życia. Starał się wywołać na ten temat sny, przez to zaczął prowadzić nawet dziennik snów. Po kilku miesiącach udało mu się faktycznie wpłynąć na treści marzeń sennych. Niedługo faktycznie wygrał, co w znacznej mierze również przypisywał mocy swojej wyobraźni. Techniki wizualizacji wykorzystywał też wielu mistrzów olimpijskich. Trener Michaela Phelpsa włączył to na stałe do jego rutyny treningowej. Sesję tę nazwał dosłownie treningiem mentalnym. Ich technika to wyobrażanie sobie przez Phelpsa bardzo szybkiego pływania, szybszego niż byłby w stanie wykonywać normalnie w formie wyimaginowanego nagrania wideo. Z czasem wypracowano komendę w trakcie normalnego treningu. Było to włączenie filmu i Phelps miał wtedy starać się pływać tak szybko jak na nagraniu. Według psychologa sportu Elaya Stra, wizualizacja będzie tym skuteczniejsza, im głębiej wejdziemy w konteksty sytuacji. Dlatego warto wyobrażać sobie świetne znoszenie presji, relaksowanie się w stresujących warunkach, fenomenalną technikę oraz szybkie leczenie urazów. Należy skupić się na wyobrażeniach doświadczeń z pierwszej osoby, czyli bezpośrednio przez Ciebie wykonującego jakąś czynność i wyobrażać sobie przy tym możliwie najwięcej bodźców sensorycznych. Czyli na przykład zapach, smak czy temperaturę otoczenia. I przede wszystkim wrócić do początków dzisiejszego materiału, czyli zadbać o dobre samopoczucie i właściwe nastawienie. A ponieważ mózg jest plastyczny, to powtarzać wszystkie dobre nawyki, zwiększając swoje zaangażowanie. A teraz sam ogłaszam badanie. Sprawdźcie sami, na ile realne są rady Arnolda i psychologów sportu. Wybierzcie sobie po jednym ćwiczeniu, na którym najbardziej Wam zależy. I najlepiej jeśli macie w tej partii zastój. Jej trening wyobrażajcie sobie najczęściej jak to możliwe, ale przynajmniej przez 15 minut dziennie, podczas których, tak jak Arnold, każcie tej partii rosnąć. I niezależnie od wyniku zapraszam do sekcji komentarzy za 6 tygodni. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.